Firma Hacharbut i Zbuduj Sam Dom prezentują Dom na Start bez kredytu. Siemaneczko, witamy! No jak widać, mamy zasypane, pościągane. Tu chłopaki jeszcze rożek skończą. Powiem wam, piasku wyliczone było na styk. Dosłownie nic nie zostało, także to co wykopiemy z kanalizacji, wsypiemy w ten rożek, zagęścimy i będzie cacy. No i tak, pierwsze co to sobie odmierzamy, prawda, gdzie idą ścianki działowe. Następnie znaczymy sobie, gdzie mają być podejścia, wbijamy kołeczki. No i wiemy, gdzie będą podejścia od kanalizacji, od kibelka, od prysznica, prawda. Także w taki sposób to sobie robimy. Sznureczek puszczony, tak jak ściana działowa idzie. Szykujemy sobie rury, my sobie wyciągamy te wszystkie uszczelki, bo przy 110 to jeszcze pikuś, ale przy 160 naprawdę bardzo ciężko później to jest rozebrać, nie? Pomimo to, że takiej maści używamy specjalistycznej, no to i tak jest bardzo ciężko uciąć. Kiedyś to musieliśmy normalnie połamać, bo nie dało rady. Także lepiej sobie powyciągać, poskładać na sucho, jak wszystko pasuje, zakoleją później gumeczka, rureczka i jest dobrze. Stasiu kopie do wyjścia kanalizacji. Rozłożone tak na sucho, teraz sobie rysujemy zarys, gdzie mamy kopać, nie? Oczywiście na razie nic nie docinamy, nie tagujemy, bo no, dojdzie jakiś kąt, coś i jeszcze się może zmienić, nie? Także tak to wygląda. No i tak, my sobie zawsze robimy tak, że bierzemy poziomiczkę. Tutaj mamy w projekcie 2% spadku, prawda? 2% to jest 2 cm na metrze. Znaczymy sobie tutaj pół metra. Wkręcamy se farmera. Gdzieś tam zaginęła, mieliśmy taką specjalistyczną do tych zadań. I robimy centymetr, nie? Wkręcamy, żeby centymetr nam ten farmer wystawał. Jeszcze deczko. Idealnie. I teraz kładziemy na rurę. Jeżeli będzie poziom, czyli oczko, to znaczy, że rura ma 2% spadku, prawda? Co tu się dzieje? Kamera fiksuje znowu. Przypomnę, że tu jest zbudowany dom z naszego projektu Stodoła. Oczywiście po zmianach, tak? Dom jest zwężony, poszerzony. W oryginale nie ma tych słupów na zewnątrz, prawda? Nie ma tych słupów w środku. Tutaj są z tego względu, że będzie strop monolityczny lany, tak? Także tak. Inwestorzy sobie pozmieniali pod swoją potrzebę, pod działkę. Także fajnie, że korzystacie z tych możliwości, bo wyrażamy zgodę na takie zmiany. Także tak. No i tak, tutaj wyszliśmy sobie 160. Teraz odkurzamy. Gumeczka. Maść na szczury. Słyszałeś to? Maść na szczury, łapiesz szczura, smarujesz go pod lewą łopatką gładko. Na targu goście, czy to w filmie, bo nie wiem, ktoś mi to kiedyś opowiadał. I pyk, i tak za koleją robimy, nie? Tak, żeby nie... No, trzymam. No. I następna. No i następna rureczka.
pyk, myk. Trzymaj. Dobra. Dobra. Teraz nasza wspaniała poziomiczka. Kładziemy ją w ten sposób. O! I musi być poziom. Jak jest poziom, to mamy 2% spadku. Dobra, obsypuj Stasiu, tak delikatnie, żeby się nie ruszyła. Przemą tego węża byś rozciągnął z wodą. Jak będziecie zagęszczać sobie wodą, to zwracajcie na to uwagę, bo rura ma wyporność, nie jest pusta w środku, żeby wam nie podniosło tej rury. Także trzeba tak z głową robić, nie? Ale jemy wodą po to, żeby wszędzie tam się ten piasek dostał. Kontrolujemy to. Ładeczko do góry tam. Jeszcze do góry troszkę. Poruszać, żeby ten piasek nie przeholować, bo później trzeba rurę podnosić i wygrzebywać piasek. O, mamy to. I tak ją ustabilizujemy i później zagęszczamy, nie? Następna, później pokażemy, jak będziemy zagęszczać. I dobrze jest sobie 5 razy spojrzeć w projekt, bo mamy na odwrót. Na 160 mamy 1,5% spadku, a 2% mamy na 110. Także przekręciłem na 7,5 mm. Już tam poprawiliśmy. Pokażę wam, jak to jest zaznaczone w projekcie. Tylko zaraz, bo RODO. Muszę zasłonić dane. I spójrzcie, widzicie? Tu mamy zaznaczone FI 160, 1,5%. Tutaj FI 110, 2% spadku, prawda? I to nie jest tak, to nie działa tak, że im większy spadek, tym lepiej. Naprawdę to tak nie działa. Rozmawiałem z takim hydraulikiem i to działa na takiej zasadzie, że jak macie za duży spadek, to ta woda po prostu ucieknie, a no, te nieczystości mogą zostać, prawda? Na ściankach bocznych się odkładać tak samo. A jeżeli ona jest bardziej w poziomie, ta woda jakby jest bardziej spiętrzona i to wszystko lepiej działa, nie? Oczyszcza się ta rura i w ogóle. Ale bardzo często jest w projektach 3% spadku, nie? Już się często z tym spotkałem. Także różnie, nie? To przeliczają. Ale nieprawdą jest to, że im większy spadek, tym lepiej. No i tak jak widzicie, tutaj mamy puszczony sznurek, który nam wyznacza ściankę działową i wysokość podłogi na gruncie, tak? Odsuwamy się trochę od ściany, żeby po prostu ta rura nie była przy samej ścianie, bo później niewygodnie jest wyprowadzić to wyżej. No i staramy się, żeby ta rura nam na podłogę nie wystawała, bo będzie jeżdżone rusztowaniami, coś nam spadnie, tak żeby jej nie uszkodzić, nie? Nawet lepiej, jak jest troszkę niżej niż za wysoko. Także tak to robimy, tak se to ustawiamy, nie? Po wcięciu rury robimy sobie taką paczkę, jak jest w oryginale, nie? Wtedy po prostu nie przepniecie tej uszczelki, łatwiej to wchodzi. Teraz robimy sobie taką blokadę w dwóch, trzech miejscach. To jest to, o czym mówiłem, żeby wam nie dźwigło jej. I zalewamy wodą, prawda? Ta woda poszła. Odkręcone tam jest przemo.
Odkręcone tam? Co? Jakoś marnie to leci. O! Teraz to ja. Poruszać z boku. Żeby nam na pewno wszędzie wlazło. Jeszcze kontrola. Jak widać, oczko jest, spadek jest. Jest gitara. Zobaczcie, widać jak woda zabiera za sobą ten piasek, prawda? Te dziury, o. Jak wpływa woda, znika, znaczy, że ma tam gdzieś jeszcze miejsce. Także sypiemy, dosypujemy, lejemy, aż po prostu nie będzie miała ta woda gdzie pójść. Też no nie zalejemy wodą samą. Będzie niedobrze. Z jednej, z drugiej strony, żeby nam się nie obruszało. No i tak zamulamy, później zasypujemy babą, równamy, ale to pokażemy. I taką babą tuczemy, zagęszczamy. Broń Boże, nie skakiwać na to skoczkiem. Naprawdę to wystarczy, dobrze ubić takim czymś, dosypać, znowu ubić. Ubijemy sobie z taką góreczką delikatną, żeby było co ściągnąć, prawda? No i po zagęszczeniu tego, prawda, ściągamy łatą, trzymamy się tej płaszczyzny, co ściągaliśmy wcześniej, pilnujemy oczka na poziomicy. Ta sama zasada co wcześniej. No i tak przygotowujemy wszystko pod podłogę na gruncie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Zapraszam również na naszą grupę na Facebooku, jak i stronę internetową. Trzymajcie się, do następnego.